Na kanale z wyciekami z Happy Meat Farms, This Place Is Not Happy, pojawił się nowy film. Odwiedziliśmy departament IT. Zobaczyliśmy, jak wygląda naprawdę Jared. Dostaliśmy wiadomość od założycielki HMF. Odkryliśmy hasło do strony IT na happymeatfarms.com i poznaliśmy chyba najmroczniejszy sekret całej organizacji jak dotąd. A we wszystkim z tej strony Pio, a przed wami kolejna część historii Muse ARG. Saga Muse ARG prowadzona przez Alexa Bale'a na wielu różnych kanałach i stronach internetowych powoli dobiega końca. Parę dni temu Alex ogłosił, że rozpoczęło się nagrywanie ostatniego epizodu serii, a niedługo po tym na kanale This Place Is Not Happy pojawił się czwarty film o tajnych plikach organizacji HMF. Długo wyczekiwane pliki departamentu IT Happy Meat Farms. Film rozpoczyna się znanym nam już z poprzedniego materiału wejściem do silnie odgrodzonego departamentu IT. Zapalają się światła serwerowni i widzimy mechaniczne oczy Jareda, szefa działu IT. Wyciąga rękę w naszą stronę i zapada ciemność. A następnie... Hello! Welcome to the IT department. Okej, dobra. Tego się nikt chyba nie spodziewał. Po tym jakże pięknym wstępie, Jared mówi, że cieszy się, że może nas powitać w swojej drużynie i daje nam quiz. Co jest najważniejszym elementem efektywnej pracy zespołu IT? A. Komunikacja, B. Inkluzywność, czy C. Szacunek? Macie chwilkę na zastanowienie się nad odpowiedzią. Dokładnie! Poprawna odpowiedź to motywacja. I dziś Jared przedstawi nam, jak zmotywować pracowników, żeby dobrze wykonywali swoją robotę. Patrzcie bardzo uważnie. W tym filmie nie widzimy obiektów testowych, tak jak w pierwszych dwóch z Departamentu Rozwoju i Badań, ani nie zwiedzamy pomieszczeń projektu Koszmar z Departamentu Zasobów Ludzkich. Tutaj nadzorujemy hostów. Pracownicy HMF i osoby, którym organizacja zaszczepiła muzy i każe się im słuchać. Pierwszy host na liście to Victoria Campbell, reżyserka reklam HMF. Jej status to niezaasymilowana. To Victoria. Czyż nie jest piękna? Założę się, że jej skóra jest bardzo gładka. Powoli przestaje lubić Jareda. Zaczyna się robić creepy. Jared opowiada o jej pracy i mówi, że powinniśmy dać jej prezent. Wykrył, że Victoria ma fobię przed włosami związaną z traumatyczną sytuacją z jej dzieciństwa, związaną z włosami i odpływem basenu, przez którą chodziła na terapię przez lata. Zalecenia? Wypełnić jej dom włosami. Kolejnego hosta również znamy. Antonio Geist, montażysta Happy Meat Farms. To Antonio. Był naszym montażystą, ale pewnego razu postanowił być niegrzeczny. Widzimy fragment reklamy na głównej stronie HMF, w której Antonio ukrył zdjęcie z eksperymentów firmy. Nasze grzechy wyszły na jaw. Jared przeszukuje pliki Antonia i dowiaduje się, że jest pracoholikiem. Jego pasja do montażu i zwierząt jest czymś, co może wykorzystać. 2 lata wcześniej uszkodził prawą rękę i nie mógł montować przez miesiąc. Przez to popadł w depresję i samonienawiść. Czytamy też o jego przydzieleniu do Marka, cynicznego krytyka w formie posiłków i zachęty do współpracy. Zalecenia. Usunąć mu paznokcie. Nie martwcie się. I tak nie będzie ich potrzebować. Rezultat? Gotowy do asymilacji. Trzeci host to nowa postać. 42-letni badacz, William Wright. To Bill. Jest bardzo mądry. Prowadził nasze pierwsze eksperymenty nad genomem. Ale odmawia przeprowadzania testów na ludziach. Co za dziecko. Zalecenia? Kondycjonowanie audio. W domu Billa puszczono dźwięki o częstotliwości, które wprowadzają ludzi w dyskomfort.
są na tyle ciche, że mężczyzna nawet nie zdaje sobie sprawy, że ich słucha. Ten konkretny plik został zmodyfikowany tak, by przypominać dźwięki krzyków syna Williama. Ups, chyba zepsuliśmy Billa. Te wszystkie testy potwierdzają jeszcze bardziej to, co czytaliśmy na stronie HR. Projekt Koszmar sprawdza się idealnie w tym motywowaniu hostów. Ale najgorsze jest to, że Jared, wprowadzający to w życie, zdaje się bawić w najlepsze, torturując ludzi. Nachodzi mnie pytanie. Skąd Jared miał dźwięk krzyków dziecka Billa? Rezultat? Host niezdolny do zostania strawionym. It's okay. We all make mistakes. But it's important that each host is properly motivated before digestion. Trust me, I'm speaking from personal experience. Tak, moi drodzy, to jest Jared. Jared jest Brytyjczykiem. Znaczy nie jest, ale mam do dupy zęby. Jest przerażający. Cofam wszystko, co o nim mówiłem. Jakby już nie jestem fanem Jareda. This next host doesn't work for Happy Meat Farms directly. To find them, we're gonna have to go to the internet. Mother has many children across the internet, each with their own host that requires motivation. Let's take a look. Tym hostem oczywiście jest 54-letni Carlton Mayhew, Conspiracy Carl. Gość od teorii spiskowych, który nie bezpośrednio doprowadził do rodzinnej tragedii. Śmierci najlepszego przyjaciela swojego syna i śmierci swojej żony. Jared mówi, że Carl jest nikim. Ale ma potencjał. W zaleceniach każe zwiększyć jego paranoję. Rezultaty efektywne. Będzie bardzo przydatny. Materiał zbliża się już powoli ku końcowi. Matka będzie zadowolona. Jednak Jared ma dla nas jeszcze jedną ważną rzecz. Would you like to hear a story? There was once a little girl who lived in a house on a farm with parents that loved her very, very much. The farm had many animals, a cow, a chicken, and a pig. And the little girl loved the animals very, very much. The little girl said, I love you to the cow. I love you to the chicken. I love you to the pig. But one day, while she was outside with the animals, she smelled something funny and saw the sky turning black. She turned around and saw smoke coming from the house and fire dancing in the windows. She called to her parents, mommy, daddy, but nobody responded. All the little girl could hear was screams coming from the house. The scream said, don't let us down, 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 don't let us down. What was that? Po zakończeniu swojej historii do działu IT wpada nikt inny jak Ramona Bynes, zmutowana założycielka Happy Meat Farms, która wypuszcza wszystkie pliki z firmy do internetu. Widzimy jej zniekształconą twarz i słyszymy, jak mówi, że już jej nie kontrolują. Ma wszystkie pliki IT. Wszystkie dane kukiełek HMF należą do niej. Grozi firmie, że jeśli nie przestaną, wypuści, upubliczni je wszystkie. Wszystkie teorie nabierają teraz tyle sensu. Oczywiście małą dziewczynką z historii Jareda jest Ramona. Możemy się tego domyślać, ale nie musimy, bo mamy na to dowód. Pamiętacie wcześniejszy film z tego kanału? Departament Zasobów Ludzkich, w którym znajduje się matka, źródło całego zła w firmie.
Każdy pokój w tym oddziale służył torturom innej osoby. Mieliśmy pokój z włosami przeznaczony dla Wiktorii, pokój z motylami, pokój z rysunkami przeznaczony do tworzenia animacji działających na psychice Marka, ale był jeden pokój, który pominięto na YouTubie. Ten sam film znajduje się na stronie Happy Meat Farms i posiada jeden pokój więcej. Pokój z ogniem. Widzimy tam dwie sylwetki i napis: nie zawiedź nas. Pokój grający na największej traumie Ramony, śmierci jej rodziców. To ona ukradła wszystkie pliki z HMF i to ona wrzuciła je na kanał This Place Is Not Happy, więc oczywistym jest, że wolała wyciąć z materiału wszystko, co bezpośrednio nawiązywało do jej strachu. Materiał z departamentu IT jest zrobiony na najwyższym poziomie. Oglądając go cały czas miałem ciarki, porównywalne, jak nie większe, do odcinka, w którym dowiedzieliśmy się, jak zginął przyjaciel Marka, Anthony. Muzyka ponownie, perfekcyjnie współgra z obrazami na ekranie, a komedia i żarty Jareda jeszcze raz idealnie kontrastują z horrorem, który widzimy chwilkę później. Skoro już jesteśmy przy Jaredzie, o nim zaraz będziemy rozmawiać o wiele więcej, gdy przejdziemy na stronę IT Happy Meat Farms, ale już jestem w stanie wam powiedzieć, że to najgorszy możliwy typ człowieka. Spodziewałem się po nim wyrachowanego robota, albo chociaż jakkolwiek poważną postać, a okazał się być godnym pożałowania chorym psychicznie gościem, który śmieje się pod nosem, torturując ludzi i rzucając obrzydliwe teksty. Alex Bale nie pierdoli się w tańcu. Świetna postać, cudowne wykonanie i świetny voice acting. Bardzo oczywistym jest, że to sam Alex podkłada głos Jaredowi, szczególnie pod koniec, kiedy krzyczy, ale nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mógł to zrobić lepiej od niego. W końcu specjalny chłopiec matki może być tylko jeden. Podoba mi się tutaj połączenie CGI z praktycznymi efektami. Mechaniczna ręka i oczy Jareda są, jestem prawie że tego pewien, zrobione w postaci fizycznych rekwizytów. Ale już jego twarz z zębami w tym kadrze jest w pełni animowana. Ostatecznie Jareda i tak gubi największy postrach informatyka, czyli dotyk kobiety. Pierwszy raz widzimy tutaj w pełni animowaną i w całej jej okazałości Ramonę Bynes, z pięcioma ramionami i tułowiem zakrytym włosami. Prosty, skuteczny design, który nie daje po sobie poznać zbyt wielu wad animacji komputerowej. Chcę zobaczyć jej więcej. Przejdźmy teraz do tego, na co wszyscy czekają, czyli do sekretów w całym tym materiale. Pierwszy z nich jest ładnie widoczny w kadrze ze zdjęciem Wiktorii. To link do ukrytego filmu na kanale. Tak się ukrywa linki, a nie puszcza na całości ekranu. Tak, patrzę na ciebie, Mandala Katalog. Link ten prowadzi do niepublicznego filmu pod tytułem Odbicie. Jest to wiadomość od Ramony Bynes. Odsłuchajcie. I stood there in front of my reflection and asked the question, what do you want? And my reflection responded with only one word. Po przyspieszeniu tego wideo do 2 sekund dostajemy odpowiedź na to, czym było to słowo. Więcej. Jest to fragment utworu More autorstwa Andy'ego Williamsa. Czym było odbicie Ramony? Jej fałszywa kopia? Ona sama przejmowana przez genom matki? Ciężko powiedzieć. To ślepy zaułek. Pora teraz na coś, na co czekaliście od samego początku tego wideo. Hasło do działu IT na stronie happymeatfarms.com. Poszukiwaczom na serwerze fanowskim Alexa Bale'a udało się je odkodować spośród błędów i nienaturalnych małych i dużych liter w tym fragmencie wideo. Odwiedźmy więc stronę IT. Jak widzicie, mamy tutaj dużo, dużo plików. Konkretnie 150. Pierwszy z nich jest pusty. Drugi również jest pusty. O, trzeci działa. Mamy tutaj jakieś wideo. Obejrzyjmy je. Ach, ten Jared. Tak jak się domyślacie, ta lista to pole minowe. Spośród tych 150 plików, tylko 13 z nich wnosi cokolwiek do fabuły. Reszta to jumpscary i trollowe wiadomości od Jareda. Pierwszy sensowny plik to wycinek z gazety. Wielkie otwarcie rodzinnej farmy.
Peter i Abigail Bynes w 1981 roku zakładają farmę, na której wychowała się Ramona. Obok wypalonych twarzy rodziców widzimy krwawy napis: nie zawiedź nas. Następne 9 plików, które wam przedstawię, bezpośrednio nawiązują do historii Ramony. Jared każde z tych wideo rozpoczyna jumpscarem, jednak po chwili wycisza go i opowiada kolejną część historii małej dziewczynki. Po pożarze mała dziewczynka była samotna. Bez rodziców. Ciężko było jej zająć się zwierzątkami i ciężko jej było zająć się sobą. Tutaj w historii następuje przeskok czasowy, w trakcie którego Ramona w jakiś sposób nawiązała kontakt z matką, rodzicielką Moose. Nowy przyjaciel powiedział: jeśli mnie nakarmisz, pomogę ci zaopiekować się zwierzątkami. Więc mała dziewczynka nakarmiła nowego przyjaciela i zwierzątka na nowo były szczęśliwe. Teraz mała dziewczynka nie była aż tak samotna i niedługo zaprzyjaźniła się z większą ilością zwierzątek. Próbowała powiedzieć im, że je kocha, jednak było ich zbyt dużo. Mała dziewczynka zaczynała się martwić. Po raz kolejny mała dziewczynka próbowała powiedzieć zwierzątkom, że je kocha. Jednak wtedy odkryła coś dziwnego. Niektóre ze zwierzątek zamieniły się w potwory. Pewnego dnia mała dziewczynka mówiła zwierzątkom, że je kocha. Tutaj audio jest zniekształcone i nie da się nic z niego zrozumieć. Ta historia jest bardzo wybrakowana i widać, że nie wiemy wszystkiego. Skąd wzięła się matka? Jak Ramona weszła w kontakt z muzami? Szczerze, zadowoli mnie nawet odpowiedź, że to kosmici. Próbowała poprosić swojego nowego przyjaciela, by przestał, ale mała dziewczynka nadal słyszała te krzyki. Więc zdecydowała się kontynuować. Próbowała powiedzieć nowemu przyjacielowi, co odkryła. Ale teraz jej nowy przyjaciel wyglądał inaczej. Teraz nowy przyjaciel wyglądał znajomo. Następnego dnia dziewczynka była bardzo głodna. Była tak głodna, że zjadła zwierzątko na surowo. Zjadła tak dużo, że zwymiotowała na nowego przyjaciela. Mała dziewczynka próbowała uciec z farmy, ale zanim mogła, ona również zamieniła się w potwora. Teraz mała dziewczynka była zupełnie jak zwierzątka. Zastanawiała się, co by teraz pomyśleli o niej jej rodzice. Trochę pozamieniałem kolejność plików, żeby historia miała odrobinę więcej sensu. Widzimy tutaj upadek Ramony, jej przemianę i utratę człowieczeństwa. Kolejne 3 pliki bezpośrednio nawiązują do dotychczasowej historii. Pierwszy to wideo powalenia Jareda przez Ramonę. Drugi to pełna dokumentacja Conspiracy Carla. Oznaczona jako utajnione. Nie zapomnij usunąć. Dokument jest schematycznie podobny do tych, które widzieliśmy na wideo o departamencie IT na YouTubie. Czytamy o jego roli, informacjach personalnych i traumach. Carl był jednym z 5 dzieci swoich rodziców. Jego ojciec był mało ważnym, opłacanym przez rząd pracownikiem, naprawiającym wieże telefoniczne. Gdy Carl był mały, jego ojciec zmarł wskutek upadku z jednej z wież. Nie był w stanie pogodzić się ze śmiercią ojca i że coś tak prostego mogło doprowadzić do jego śmierci, więc przez lata twierdził, że był to spisek. Tak narodziła się jego paranoja i strach przed rządem. Poznał swoją żonę w liceum i miał z nią 2 dzieci. Co 3 lata zabiera rodzinę na wakacje statkiem na Hawaje. Pracuje jako asystent menedżera w myjni samochodowej. W 2015 chciał zostać internetowym celebrytą i rzucić swoją pracę, ale żona namówiła go, żeby został przy pracy, mówiąc, że potrzebuje stabilności finansowej. Wykryto u niej raka trzustki w ramach projektu Podatność Happy Meat Farms. Zarodnik został zasadzony u Carla przez onkologa żony podczas jednej z jego wizyt w domu rodziny. Według rekomendacji zwiększono paranoję Carla, nagrywając go z odległości i zwiększając liczbę wież telefonii komórkowej w okolicy. Wysyłano mu repliki kartek pisanych przez jego małego syna z podpisem, że obserwują zarówno jego i jego żonę. Poniżej widzimy komunikację od muzy Carla, czyli wszystkie tajne kody w jego filmach, które udało nam się jak dotąd omówić.
Czytamy, że po rozpadzie jego małżeństwa często sprawdzał, co u jego syna i został przekonany, aby zasadzić u niego zarodnik muzy, aby pomóc mu w jego kanale na YouTube. Dalej widzimy porażającą aktualizację, w której dowiadujemy się, że Karlowi udało się zabić swoją muzę. Po ataku na niego w trakcie livestreamu, w którym próbował ujawnić prawdę o Happy Meat Farms, jego muzie udało się zatrzymać stream. Jednak Karl dał radę ją zabić. Nie wiadomo, jak dokonał terminacji w pełni zdrowej i dorosłej muzy, w dodatku jeszcze przed etapem trawienia, jednak ta informacja może przydać się w przyszłości naszym bohaterom. Co więcej, kolejny incydent jest jeszcze ciekawszy. Wsparcie zostało wysłane do domu hosta w środku nocy. Wszyscy zostali zabici w niewiadomy sposób. Oznacza to, że host odkrył naszą nieznaną słabość. Dopóki nie zrozumiemy jej, nie wchodzić w interakcję z hostem. Host opublikował nowe wideo, wyjaśniające prawdę o jego sytuacji. Na szczęście jego reputacja sprawia, że nikt mu nie wierzy. Host planuje rozwiązać naszą sieć i uwolnić innych hostów. Nie można mu pozwolić na podzielenie się jego wiedzą z innymi. Ryzyko względem HMF ekstremalne. Zalecenia brak. Oznacza to, że najnowsze wideo o konspiracji Karla było rzeczywiście zrobione przez niego, a nie przez jego klona. Karl uwolnił się spod wpływu muzy i wie, jak je pokonać. Okazuje się, że ten szaleniec jako jedyny miał tutaj rację. Wróćmy do Jareda, naszego ukochanego, perwersyjnego cyborga. Ostatni plik przedstawia nam bardzo ciekawą propozycję od niego. Odsłuchajcie. You probably think you're so clever, sharing these secrets, exposing our sins. Do you really think we care? Go ahead and release the IT files. I don't even care. Soon, none of it will even matter, and you will be digested. But hey, here's an offer. Because we're so generous, if you come back home and don't release the files, we'll make your death 30% less painful. Isn't that a good deal? Została nam ostatnia rzecz na stronie. Link na samiutkim dole. Prywatny plik Jareda. Więc teraz będziemy kolejny rok czekać na nową aktualizację, żeby znaleźć do niego hasło, tak? O, czekaj, moment. Nie pytaj mnie, jakie jest hasło. Hasło to tylko dla Jareda. Okej, spróbujmy. Zadziałało. Plik Jareda. Informacje. Bardzo spoko. Wielu przyjaciół. Bardzo popularny. Bardzo przystojny. Wszyscy kochają Jareda. Specjalny chłopiec matki numer 1. Najmądrzejszy chłop na świecie. Matka kocha Jareda bardziej niż Ramonę. Status. Bardzo spoko gość. Zalecenia. Ten gość Jared jest bardzo spoko i przystojny. Powinniśmy dać mu awans. A obok mamy nagrodę za bycie specjalnym chłopcem matki numer 1. Wow, nieźle. Naprawdę spodziewałem się, że dostaniemy coś konkretnego. A co to? Archiwum? O. Okej. Okay. Jared Warrenheim. Host J0001. Asymilacja zakończona niepowodzeniem. Trawienie zakończone. Zatrudniony jako technik informatyk w starym dziale IT Happy Meat Farms w 2016. Hi. Do you have any idea why you're here? No. You don't have any idea. Multiple women have come forward and said you've made them uncomfortable during work hours. Who said that? Did you put a dead rat in a coworker's desk? Jared? Am I fired? No, Jared.
We'd actually like to offer you a promotion. Jared jest jedynakiem. Nigdy nie znał ojca, a jego matka znęcała się nad nim. Nie miał przyjaciół w szkole. Miał problemy z kobietami i desperacko zabiegał o uwagę swojej matki. Miał obsesję na punkcie SpongeBoba i bawił się martwymi zwierzątkami w ogródku. W trakcie pracy w HMF napastował seksualnie kobiety i stalkował je. Dostał się do ich prywatnych e-maili i gdy kobiety zgłosiły to firmie, wypuścił ich prywatne informacje, a jednej z nich, która miała fobię przed szczurami, wpakował martwego gryzonia do biurka. Idealna osoba na stanowisko człowieka od tortur. W ciężkim dzieciństwie Jareda jedną z niewielu stabilnych rzeczy była bajka SpongeBob Kanciastoporty. Widział wszystkie odcinki wiele razy i może je cytować z pamięci. Pisał fanfiki, teorie i wiki SpongeBoba. Nawet próbował dostać pracę na planie, jednak za każdym razem mu odmawiano. Rekomendacja? Przydatne do przyszłego hosta? Tak, moi drodzy. Z tego wynikałoby, że zza kulis to Jared podsuwał pomysły na teorię o SpongeBobie Alexowi. Za tymi wszystkimi historiami stoi perwersyjny incel cyborg. Jared był hostem pierwszej generacji. Zarodnik zasadzono u niego w wentylacji. Jego muza rozmawiała z nim codziennie, udając kobietę z piętra wyżej. Jej głos przypominał łudząco głos matki Jareda, Margaret Warrenheim. Jared bardzo przypominał jej i jego ojca, co sprawiło, że matka go nienawidziła. Mimo ciągłych udręk, Jared nadal uważa, że matce zależy mu na nim i zrobi wszystko, by zdobyć jej aprobatę. Zalecenia? Zastąpcie mu matkę. Gdy muza Jareda zaprzyjaźniła się z nim, ich rozmowy prędko zeszły na temat jego matki, a po 4 tygodniach zaczęła przekonywać go, że jego matka go nienawidzi i nigdy go nie kochała. Komunikacja od muzy przebiegała w podobny sposób do innych muz, w tajnych kodach zawartych w pracy hosta. Po wielu dyskusjach Jared namówił swoją matkę, żeby odwiedziła jego pracę w ramach wycieczki. Zabrał ją do komory matki w nowym budynku HR i wepchnął ją do środka, zamykając drzwi za sobą. Jared zabił swoją matkę. Zastąpił ją matką muz i był gotowy do trawienia. Niestety, nie wszystko poszło gładko. 29 sierpnia 2017 roku, parę godzin po tym, gdy zaczęło się trawienie, Jaredowi udało się zatrzymać proces, uszkadzając poważnie muzę J0001. Nie wiadomo, jak tego dokonał. Gdy zapytano go o sytuację, odpowiedział jedynie: ona nadal mnie kocha. W ukrytym tekście pod raportem z incydentu czytamy: kto by sądził, że stać go na to? Raport z incydentu z 1 września opisuje drugą próbę trawienia. Asymilacja nie była możliwa, więc odbyło się ponowne połączenie. Muza J0001 okazuje się być nadal przydatna w dziale IT, jednak wymagane są do tego części mechaniczne. Jak udało mi się osiągnąć perfekcję? Ten materiał, najnowsze dokumenty i informacje to idealne podbudowanie historii do wielkiego finału. Narzekałem, że najnowszy film na kanale Alexa Bale'a nie wniósł za dużo fabularnie pod kątem dalszego prowadzenia historii, ale teraz rozumiem, jak dobrze budowana jest ta historia i jak wszystkie puzzle powoli wpadają na swoje miejsce. Dziś dowiedzieliśmy się wielu przerażających prawd. Od człowieka stojącego za wszystkimi torturami, przez jego obsesję o SpongeBobie i fakt tego, że to on tworzył kochane przez wszystkich teorie Alexa Bale'a, historię Ramony Bynes, nokautującej informatyka jednym ciosem, aż po nadzieję, że Carl odzyska syna, a świat wolność. Dzięki Ci za uwagę. Jeśli dotrwałeś do końca, to zachęcam serdecznie do zostawienia pod tym filmem pozytywnej oceny i komentarza na temat tego, że teraz po tym wszystkim nienawidzisz Jareda. Musisz to napisać. Dziękuję serdecznie wszystkim wspierającym. Jest Was naprawdę dużo i bez Was te filmy by nie powstawały. Dzięki jeszcze raz za uwagę. Ja jestem Pio, to było MuseyRG. Do zobaczenia kiedyś. Hej, Visos, Jared here.